Przyglądając waszego vloga, nie doszukałem się negatywnych komentarzy, a wręcz przeciwnie. Ogrom niezliczonych pozytywnych opinii. Czy zawsze tak jest? Jeśli nie, to jak reagujecie na ataki ze strony czytelników? Już to powiedziałem wcześniej, że jakie mamy zasady pisania do nas. Generalnie istotnie jest tak, że 98% wszystkich reakcji jest bardzo pozytywnych. Nie wzbudzam negatywnych sytuacji, głównie jeżeli to wzbudzamy ideologię. Ktoś nas po prostu nie lubi już, ale generalnie ludzie odpowiadają pozytywnie, co oznacza, że nie mamy milionów wejść, takie jak mają wejścia typu Pudelek i te wszystkie inne sensacje. To tam ludzie siedzą, tam ludzie oglądają. My za tym nie biegniemy, robimy swoje i cieszymy się z czegoś innego, że jakość tych ludzi jest po prostu nieprawdopodobna. To są ludzie, którzy później są z nami na finale, są z nami na przystanku. To są ci ludzie, którzy słuchają moich, naszych słów, kiedy mówimy, zróbmy tą imprezę najlepiej jak tylko można, zróbmy ją fantastycznie. Pamiętajcie, żeby patrzeć na innych, żeby im pomagać, żeby zrobić świat, który będzie przez te kilka dni ładował wasze akumulatory. Po prostu nie musimy się naginać, nie mamy jakiejś opcji tutaj czterech punktów, że mamy być pozytywni, niech żyje uśmiech, tylko po prostu robimy swoje. No jesteśmy sobą, tacy jesteśmy. Też mamy swoje momentami koszmary, też mamy swoje negatywne myśli o różnych rzeczach, które się dzieją obok nas. Polska nie jest łatwym krajem, jest szalenie trudnym. Słuchanie teraz kampanii wyborczej prezydenckiej, niestety boję się, że dojdzie do takiego krwiożerczego dyskutowania ze sobą, a tak nie powinno być. I wtedy zawsze mówimy, przyjdźcie na przystanek Kłócok i zobaczcie, jak na Akademii Sztuk Przepięknych ludzie potrafią dyskutować, mając kompletnie przeciwne zdanie, rozmawiając z trudnymi zawodnikami, bo pan Belka czy pan Balcerowicz to nie są łatwi wykładowcy, a jednak ci ludzie młodzi są mądrzy bardzo, wiedzą o czym rozmawiać, nawet jeżeli są w pewnym momencie agresywni, jak to się zdarzyło wobec jednego z naszych gości, pana Miecugowa, Grzegorza, to publika natychmiast stała i krzyknęła, przepraszamy, przepraszamy, a sąd skazał tego gamonia na prace publiczne, a więc nie był obojętny takiemu chamskiemu zachowaniu. Nie chcemy zmieniać tych zasad, nie chcemy budować drutów kolczastych między tym, co my robimy, a ewentualnie tym, którym się to nie podoba. Jesteśmy otwarci, myślę, że więcej na tym zyskujemy, niż tracimy, jeżeli byśmy chcieli obostrzyć to wszystko i zatrzymać, i kontrolować. Nadal będzie puszka tekturowa w naszych zbiórkach.